Baczność! Dowódcy pocztów! Poczty wprowadzić! Kapelana Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Witam serdecznie panią porucznik Krzysztofiak z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim. Witam wicestarostę węgrowskiego Marka Renika wraz z wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Węgrowskiego i członkiem zarządu panem Arturem Lisem. Witam panią kierownik delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, panią Annę Kaszuba. Pseudonim Jur i za wszystkich żołnierzy, którzy po 1945 roku nie złożyli broni, ale walczyli o Polskę wolną, suwerenną i niepodległą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Wieczór wieczny, taki, który jest trudny dla nas do powstania w tej chwili, tak możemy sobie wyobrazić, jak trudno było tym żołnierzom, którzy w zimne noce, w lesie, w bagnach, w zagrożeniu ukrywali się, uciekali przed obławą i narażali dla naszej wolności, której ciągle jeszcze czcimy stulecie odzyskania, swoje życie, nie tylko swoje życie, ale też swoje rodziny. Takim człowiekiem był Hieronim Piotrowski, pseudonim Jur. Dziękuję Państwu bardzo za to, że jesteście. Dziękuję służbom mundurowym, szczególnie wojsku, że jest na tych uroczystościach obecna. Dziękuję strażakom, panu burmistrzowi za zorganizowanie tej uroczystości, bo to ważne, żebyśmy byli, żebyśmy dawali świadectwo, że ich życie, które stracili, jest dla nas ważne, że to, te wartości, o które walczyli, są ciągle dla nas ważne, że doceniamy ich dzieło życia. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam na dalsze uroczystości. Dziękuję też szczególnie pocztom sztandarowym szkół, które mimo, że jest piątek po południu, pewnie myślą o wolnym czasie, ale jednak tutaj są i bardzo serdecznie Państwu Wam szczególnie za to dziękuję. Związki związane z funkcją wicemarszałka Senatu Rzeczpospolitej nie pozwalają mi na uczestniczenie w dzisiejszej uroczystości. Niech będzie mi zatem wolno złożyć Państwu listowne podziękowania i wyrazy wdzięczności za pamięć o bohaterach, którzy do końca pozostali wierni wartościom takim jak Bóg, honor i ojczyzna.